Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. No, ja jestem, można powiedzieć, z nieco innej bajki niż moi przedmówcy. Zaproponuję Państwu zupełnie inną perspektywę w wielu wymiarach. Mam nadzieję, że to będzie jakoś inspirujące. Dziękuję bardzo w szczególności profesorowi Hausnerowi i profesorowi Nowakowi za zaproszenie. Potraktowałem trochę to zaproszenie jako takie zadanie, żeby powiązać moją perspektywę, czyli przede wszystkim socjologii historycznej, z problematyką emergencji podmiotowości. I chciałbym kilka słów opowiedzieć Państwu o spojrzeniu na szczególny typ elity, który według mnie jest dominujący w Polsce, czyli elitę inteligencką. Przygotowałem za dużo slajdów, więc będę się ślizgał, za co przepraszam i pewnie w ogóle za dużo chcę dzisiaj powiedzieć, więc mam nadzieję, że chociaż kilka haseł w jakiś sposób tą dyskusję zainspiruje. W każdym bądź razie grunt teoretyczny, na którym stoję, to jest teoria zależności, w szczególności teoria systemu światowego, może niektórzy Państwo słyszeli. Immanuel Wallerstein jest takim głównym jej ideologiem i głównym elementem tej teorii jest podział współczesnego świata na trzy części: centrum czy też rdzeń, półperyferię i peryferię. I zwykle Polskę traktuje się jako półperyferię, a więc strefę systemu światowego, która jest ambiwalentna, niejednoznaczna, ponieważ z jednej strony jest beneficjentem przeróżnych procesów, które się dzieją w globalnej gospodarce, jest w stanie uczestniczyć w tym, co teoria rozwoju zależnego mówi jako wyzysk peryferii przez rdzeń, pośredniczy w tym wyzysku, w tej eksploatacji krajów peryferyjnych, najbiedniejszych, które dostarczają zwykle taniej siły roboczej i zasobów nieprzetworzonych, naturalnych, a z drugiej strony jest też ofiarą całego systemu, ponieważ w szczególności w momentach kryzysowych płaci dosyć istotną cenę, w szczególności kończy się cykl akumulacji kapitałów w półperyferiach i zwykle ten kapitał ekonomiczny znika po prostu i po kryzysie półperyferie muszą zaczynać od nowa. Można rozpatrywać półperyferię jako taką strefę buforową systemu światowego. Tą, która, prawda, której się pozwala i której się używa do rozwoju w czasach prosperity i tą, której się używa do pokrycia strat w czasach dużego globalnego kryzysu. I Polska, jak się wydaje, dosyć dobrze wpisuje się w ten obraz. I jeden, jeśli spojrzymy na historię, powiedzmy, ostatnich 200 lat naszego kraju, i jeden z istotnych aspektów, który dla mnie jest w szczególności interesujący, to że są sposoby na kompensowanie tego, stabilizowanie tego układu, w szczególności tak zwany kapitał kulturowy może być uważany za czynnik stabilizujący taką półperyferyjną kondycję. W tym pojęciu kapitału kulturowego odwołuje się do Pierre Bourdieu, znanego francuskiego socjologa, który wyróżnia oprócz kapitału ekonomicznego kapitał właśnie kulturowy i kapitał społeczny. W szczególności, szczególnym typem kapitału społecznego jest według niego kapitał polityczny. I w związku z tym możemy mówić o trzech typach elity. Elicie ekonomicznej, elicie kulturowej, w Polsce zwykle zwanej inteligencją, i elicie politycznej, jako szczególnym typie elity kapitału społecznego. No, na przykład komunistyczna nomenklatura jest klasycznym typem elity politycznej. Inteligencja, jak mówiłem, jest typem elity kulturowej. I używam pojęcia pola władzy, o którym tu mówię, które jest właśnie jednym z też teoretycznych Pierre Bourdieu koncepcji, który on proponuje, aby używać jako synonim elity. Jako dużo bardziej techniczne ujęcie, mniej normatywne, pole władzy to jest przestrzeń społeczna, w której spotykają się przedstawicieli elit wszystkich subpól danego społeczeństwa, a więc zarówno politycznej, kulturowej, ekonomicznej, wojskowej, religijnej, naukowej. I jest to taka przestrzeń społeczna, która się często materializuje w postaci spotkań tych ludzi, którzy zwykle się w każdym kraju znają osobiście, i oni uzgadniają główne struktury podziałów społecznych w danym kraju. Oni negocjują główne stawki, wokół którego toczą się wszystkie gry społeczne w danym społeczeństwie, i potem uzgodnione tam kluczowe podziały w pewnym sensie narzucają reszcie społeczeństwa, wszystkim pozostałym polom społecznym, czyli takim przestrzeniom gry społecznej, w których się toczą ważne procesy. Nie narzucają w sposób siłowy zwykle, chociaż oczywiście w krajach, nie wiem, dyktatorskich może to być narzucenie siłowe, ale właśnie narzucają w kategoriach tych, jak pan profesor Nowak mówił, o emergencji. Zadają pewną ramę, pokazują główne stawki i wszyscy gracze w społeczeństwie
próbują się dopasować do tej ramy i jak sądzę, można mówić tutaj o procesie właśnie emergencji. I Pierre Bourdieu używa takiego pojęcia autonomii pola. Każde pole poza polem władzy ma swoją autonomię, czyli ma swoje własne reguły gry, które nie przekładają się dokładnie na reguły gry pola władzy, czyli tej, prawda, głównego podziału politycznego, który jest w danym społeczeństwie. Ale on też twierdzi, że każda autonomia jest ograniczona. Czyli, że nie ma pola w pełni autonomicznego. Takim na przykład przykładem pola bardzo autonomicznego jest matematyka jako dziedzina nauki. Prawda? Matematycy mają jakieś swoje podziały, które nie wiążą się z polityką, ale można też zwrócić uwagę, że są pewne aspekty tych podziałów pomiędzy matematykami, które w jakimś tam stopniu mogą odnieść się do świata realnego. A wszystkie inne pola poza matematyką już dużo bardziej wyraźnie, szczególnie nauki, są dużo bardziej heteronomiczne, jak mówi Bourdieu. No, doskonałym przykładem samej swojej racji jakby bytu jest politologia. Nauki polityczne są heteronomiczne, czyli są bliskie pola władzy i dzielą się podział pomiędzy naukowcami, którzy są politologami. Przypomina bardzo silnie podział w polu władzy, ten narzucony jakby przez główne elity. I to podobieństwo podziałów, ten proces takiego nie narzucania, tylko przechodzenia tego głównego podziału w społeczeństwie na inne pola społeczne, Bourdieu nazywa homologią. To podobieństwo strukturalne, często w grach, które merytorycznie nie mają nic wspólnego ze sobą, nagle odtwarza się podział, który nawiązuje do tego podziału głównego. Myślę, że ta homologia, którą niektórzy nazywają magią społeczną, ponieważ w sposób niezrozumiały dane pola społeczne się strukturalizują, na przykład pole kościoła w Polsce, prawda, też jest podzielone, chociaż religia teoretycznie nie zajmuje się bezpośrednio kwestiami politycznymi. Jak sądzę, można mówić właśnie o emergentnym charakterze homologii, czyli jeśli na przykład pole władzy definiuje nowy podział. W Polsce mieliśmy taki przypadek kilkanaście lat temu, kiedy dawny podział postkomunistyczny, czyli spór o to, czy ktoś jakby jest za PRL-em, czy jakiś tam usprawiedliwia PRL, prawda, raczej woli dawną opozycję, zamienił się na obecny spór, o którym państwu nie mogę, którego nie muszę państwu tłumaczyć. I ten spór przełożył się na większość innych pól społecznych, ale w sposób zupełnie nieoczywisty czasem, że 20 lat temu trudno było przewidzieć, kto z nas będzie chciał po której stronie tego sporu w ramach też swoich pól, prawda, którymi się zajmujemy, biznesu, nauki czy innych kwestii. No i tu jeszcze zwracam uwagę, że ta homologia i w ogóle ta struktura pól często przekłada się na bardzo takie fizyczne, ciekawe wymiary, czyli na przykład podział miasta na dzielnice, w których mieszkają różnego typu osoby, a nawet podział, są na ten temat prace, sal bankietowych, gdzie gromadzą się osoby o różnych, prawda, orientacjach. Na przykład bankiety, na których mamy przedstawicieli elity, są takim dobrym przykładem. Często oni są wprost wsadzani w innych miejscach stołów, a czasem sami się gromadzą na zasadzie takiej emergencji. Więc jak sądzę, to pojęcie pola władzy jest bardzo użyteczne do analizy i homologii wielu procesów, jest takim fajnym narzędziem integrującym różne skale obserwacji procesów społecznych, od geopolityki wielkiej i długiego trwania historii do takich antropologicznych, szczególnych materialnych elementów pól, które są na przykład właśnie pomieszczeniami, w których ludzie się segregują, do których ktoś może wejść, a ktoś nie może wejść i tak dalej. I propozycja, którą ja chciałem państwu przedstawić, to jest głównie analiza historyczna w długim, tak zwanym procesach długiego trwania, czyli dziesiątkach, a nawet setkach lat, i w szczególności próbuję przeglądać się w takich kategoriach ewolucji polskiego pola władzy za ostatnie 200 prawie lat, czyli wiek XIX i XX. I w szczególności myślę, że powstanie państw narodowych w Europie Środkowej, łącznie z Polską, to jest jakby pewne odniesienie do stulecia niepodległości, które w tym roku odnosimy, może być rozpatrywane jako proces emergentny, powstały w warunkach sporu niemiecko-rosyjskiego w XIX wieku o kontrolę nad Europą Środkową. I ten spór jest w dużym stopniu wygrany przez Niemcy, chociaż one formalnie I wojnę światową przegrywają, ale są w stanie sformatować warunki powstawania w państw narodowych, ponieważ przez większość I wojny światowej kontrolują obszar Europy Środkowej i z jednej strony już od końca XIX wieku oferują ideologię romantyczną
zachęcającą do budowy ruchów politycznych wokół haseł narodowych, z drugiej strony po roku 14 po prostu tworzą struktury polityczne państw narodowych na całym tym obszarze. To są zwykle zupełnie inne struktury niż potem powstały, prawda, w większości na przykład królestwa. Oni, prawda, litewskiego króla naznaczają, ukraińskiego, w Polsce jest Rada Regencyjna i to się wszystko potem zmienia, powstają zupełnie inne państwa. Ale jak sądzę, można też patrzeć na to jako na proces emergentny, w sensie narzucenia pewnej idei dominującej, idei narodowej, która jest podchwytywana przez elity, przede wszystkim inteligenckie właśnie, w całym obszarze dawnego Imperium Rosyjskiego i w ogóle Europy Środkowej i dzięki temu powstania takich pól narodowych, czyli prawda, nowoczesnych państw narodowych, których do dzisiaj żyjemy, które są bardzo funkcjonalne z punktu widzenia interesu niemieckiego, ponieważ można prawda, argumentować, że są pewnym ucieleśnieniem tak zwanej idei Mitteleuropy, która się formalizuje w 15 roku w pracy Naumana, która jest właśnie ideą powstania autonomicznych kulturowo i politycznie podmiotów, które są ekonomicznie zależne od gospodarki niemieckiej i blokują rosyjską ekspansję na tym terenie. I jak sądzę, kluczowym właśnie momentem dla powstania tej struktury, w której obecnie funkcjonujemy, jest rewolucja bolszewicka, no w ogóle cała pierwsza wojna światowa, ale w szczególności rewolucja bolszewicka, która według mnie jest bardzo niedoceniana w polskiej historiografii, ponieważ to jest kluczowy moment, w którym elity ekonomiczne tracą w polskim polu władzy, czy tam protopolu władzy, które było do 18 roku, przewagę nad elitami kulturowymi. I Druga Rzeczpospolita i większość państw narodowych w Europie Środkowej powstaje już jako to, co ja nazywam republiki inteligenckie. I to rozważanie odnosi się do takiego kluczowej tezy Pierre'a Bourdieu na temat struktury zachodniego pola władzy. Znaczy w krajów zachodnich, Francji przede wszystkim, ale też innych krajów, która jest skonstruowana w opozycji kapitału kulturowego i kapitału ekonomicznego. Elity kapitału ekonomicznego w państwach zachodnich są elitami dominującymi. Elity kulturowe są elitami zdominowanymi. Są, jak on to mówi, są zdominowaną częścią klasy dominującej. Są wpływowe, są w polu władzy, ale zależą od burżuazji, mówiąc językiem marksistowskim. Tu przeskoczę ze względu na małą ilość czasu. I do I wojny światowej mieliśmy podobną równowagę, czy podobną asymetrię w polskim protopolu władzy w czasie zaborowym, gdzie mieliśmy elity ekonomiczne, związane głównie z ziemiaństwem i rodzącą się burżuazją, i elity inteligenckie, które rosły w siłę, ale były elitami zdominowanymi, ponieważ w warunkach imperiów, które kontrolowały ziemie polskie, to elity ekonomiczne i te w szczególności związane z państwami zaborczymi były elitami dominującymi. I jak twierdzę, wszystkie polskie powstania, w szczególności styczniowe, ale nawet w jakimś tam metaforycznym sensie warszawskie, były oprócz walki z zaborcami wewnętrzną walką w polu polskich elit, w którym przegrywała zawsze frakcja kapitału ekonomicznego. Zawsze największymi w sensie strukturalnym, nie ludzkim, tylko strukturalnym przegranymi powstań były elity ekonomiczne, ziemiańskie, burżuazyjne, ponieważ one traciły wpływy w stolicach krajów i były też przedmiotem wywłaszczeń. I ostatecznie przychodzi właśnie rewolucja bolszewicka, która właściwie przesądza o tym przechyleniu się równowagi w polu władzy na rzecz kapitału kulturowego. Jednocześnie mamy właśnie w całej Europie, w końcu XIX wieku, kryzys tradycyjnej polityki elitarnej, konserwatywnej i liberalnej, którą można rozumieć jako ideę bezpośredniej reprezentacji interesów burżuazji i różnych innych grup intelektualnych też i zamianę jej na politykę masową, w której czasach żyjemy do dzisiaj, w szczególności polityki lewicowej i prawicowej, w której jako liderzy odnajdują się właśnie inteligenci. I do dzisiaj inteligenci są tymi przywódcami ruchów masowych, tylko jest istotna różnica pomiędzy naszym krajem, a klasycznymi krajami zachodnimi, że u nas nie ma strukturalnie w szczególności 18 roku, a jeszcze bardziej po okresie komunizmu, nie ma strukturalnie burżuazji. Więc na scenie politycznej pozostaje wyłącznie inteligencja i dosyć słaba klasa przedsiębiorców,
która jest w stosunku do inteligencji grupą zdominowaną. Więc jak sądzę, można tutaj mówić o tej niewidocznej polskiej rewolucji inteligenckiej w 18 roku, która jest powiązana z rewolucją, znaczy bolszewicką bardzo silnie. Jest bardzo podobna w sensie strukturalnym, ponieważ w obu przypadkach mamy rewolucje inteligenckie, tylko że w Polsce wygrywa frakcja inteligencko taka kulturowa, jednak wspierająca ideę państwa narodowego, podczas gdy w Rosji wygrywa frakcja radykalna, jak wiadomo, komunistyczna, budująca z czasem państwo, komunistyczne, w którym prawda, w czasie stalinowskim powstaje nowy typ elity, nomenklatura, czyli klasyczna elita polityczna, już nie kulturowa, ale polityczna, i można twierdzić, że ona do dzisiaj w Rosji się reprodukuje, podczas gdy w Polsce do dzisiaj reprodukuje się klasyczna inteligencja, czyli elita, której głównym podstawowym zasobem jest kapitał kulturowy. I jak twierdzę, druga Rzeczpospolita może być rozpatrywana jako właśnie taka inteligencka republika, w której już te relacje w polu władzy są przechylone na rzecz inteligencji. Ziemiaństwo, burżuazja jeszcze funkcjonują, ale już funkcjonują w dużo trudniejszych warunkach strukturalnych niż do 18 roku, ponieważ oni tracą bardzo znaczącą część zasobów i gospodarka II Rzeczpospolitej działa bardzo słabo. Kryzys dotyka ją niezwykle mocno. Globalny jest odcinka od rynków, od kapitałów. I w okresie komunistycznym, jak twierdzę, prowokacyjnie w pewnym sensie, ale tak też sądzę, dochodzi do ostatecznego triumfu inteligencji w tym sensie, że zostaje wyeliminowany dwie główne konkurencyjne wobec niej siły polityczne i ekonomiczne, więc ziemiaństwo i burżuazja. Inteligencja pozostaje jedynym graczem realnym w polu władzy. Oczywiście w okresie stalinowskim jest skonfrontowana z nomenklaturą, ale która częściowo w ogóle jest inteligencka, po czym można powiedzieć, że nomenklatura powoli przegrywa w ogóle. No to ja już przeskoczę, bo to bym przedłużył zbyt mocno moje wystąpienie, więc chciałem się powoli przechodzić do konkluzji i powiedzieć o obecnym strukturze pola władzy w Polsce, w której mamy taki paradoksalny, prawda, sytuację, gdzie można mówić właśnie ciągle o tym przewadze elit kapitału kulturowego nad elitami kapitału ekonomicznego, co jest pewnym odwróceniem typowych zależności, które panują w krajach kapitalistycznych. No i tłumaczę to tym na początku wzmiankowanym zależnym charakterem polskiej gospodarki, czyli kontrolą znacznej części polskiej gospodarki przez kapitał zewnętrzny i w związku z tym ogromną rolą menedżerów, którzy pracują dla zagranicznych firm, którzy w dużym stopniu są inteligentami. Oni nie są burżuazją w sensie klasycznym, bo oni, nawet jeśli są osobami bardzo zamożnymi, ponieważ nie żyją z kapitału ekonomicznego, tylko żyją z kapitału kulturowego. Ich głównym zasobem jest to, są ich wszystkie kompetencje, również prawda, takie miękkie. Fakt bycia członkami polskiej elity inteligenckiej pozwala im zajmować wysokie miejsca również w tej hierarchii menedżerskiej i legitymizować się zarówno wobec Polaków, jak i wobec przełożonych właścicieli kapitału ze świata zachodniego. I w związku z tym to tworzy taką asymetrię, w której w ramach polskiej gry polityczno-kulturowej, to inteligenci są podmiotem ważniejszym od czystych kapitalistów, czyli tych członków elity, dla których przede wszystkim kapitał ekonomiczny, pieniądze są głównym zasobem. To są zwykle przedstawiciele mniejszych firm i ci z nich, którzy nie posiadają kompetencji wysokich, inteligenckich, kulturowych, zwykle są relatywnie względnie mało wpływowi w elitarnej grze w polskiej polityki, polskich elit. I można też wskazać w kategoriach procesu długiego trwania, że też te osoby, które posiadają te zasoby inteligenckie, mają zdolność do tego, co uczenie się w socjologii nazywa reprodukcją, czyli przekazywania kolejnym pokoleniom, swoim potomkom statusu elitarnego. Jeśli spojrzymy historycznie, tylko ci przedstawiciele klanów przedsiębiorców, kapitalistów, bankierów byli w stanie
utrzymać się w jakiś sposób w elicie polskiej, którzy bądź to całkowicie, bądź to chociaż częściowo przeszli na pozycje inteligenckie. Zdobyli oprócz zasobów ekonomicznych elitarne zasoby kapitału kulturowego. Jak sądzę, mój przedmówca, jego znana firma i rodzina może być też przykładem tego zjawiska. Jak sądzę, dla pana profesora również, prawda, oprócz roli firmy, którą kieruje, również fakt, że jest inteligentem w pełni tego słowa znaczenia, jest profesorem, miał istotne znaczenie dla, i ma do dzisiaj istotne znaczenie dla funkcjonowania jego firmy, dla pewnego wpływu, jaki jest w stanie wywierać, no a przede wszystkim dla przetrwania tej firmy w trudnym okresie PRL-u. W związku z tym dzisiaj mamy ten istotny podział polskiego pola władzy pomiędzy orientacją globalną i orientacją lokalną, narodową, niektórzy powiedzieliby nacjonalistyczną, populistyczną. I jak się wydaje, w pewnym zakresie właśnie ten drobny, czyli w pełni krajowy biznes, czyli elita kapitału ekonomicznego, jest relatywnie bardziej zorientowana na ten biegun lokalny. Jako ten, w którym pokładają pewne nadzieje na kompensację zasobami etatystycznymi swojej słabości i w ogóle słabości Polski jako takiej. Na poprzednich slajdach ja tam próbowałem o 68 roku, jeśli chodzi o inteligencję, spekulować i też się mi wydaje, że pewna grupa inteligentów aspirujących, którzy otrzymali pewne zasoby kapitału kulturowego, ale którzy nie czują się częścią wielopokoleniowej elity inteligenckiej, również pokładają i pokładali w okresie komunistycznym i dzisiaj nadzieje w etatystycznych rozwiązaniach, jako sposobach zarówno na dowartościowanie ich w polu władzy, jak i wzmocnienie pozycji Polski w grze globalnej. A więc w podsumowaniu, jak sądzę, można mówić o tej właśnie unikalności polskiego pola władzy, które można tłumaczyć tą zależnością gospodarczą i specyficznym położeniem geopolitycznym naszego kraju i szczególną rolą kapitału ekonomicznego i elit, znaczy kulturowego i elit kulturowych, które stabilizują układ naszego pola władzy. I myślę, że wszyscy jako członkowie tej elity inteligenckiej z definicji dzisiaj, prawda, tutaj występujący, mamy tendencję do inteligencko-centrycznego patrzenia na nasze społeczeństwo i przypisywania szczególnej roli kulturze, elitom kulturowym, czyli samym sobie. I myślę, że z jednej strony jest to słuszne, ponieważ w warunkach polskich rzeczywiście nasza sprawczość jest dużo większa jako członków elity kulturowej. Z drugiej strony jest to pewna osobliwość polska. To szczególne uprzywilejowanie elit kulturowych nie jest klasycznym konfiguracją, którą obserwujemy na Zachodzie. Ta zależność w krajach zachodnich jest dużo większa. No i na koniec właśnie tutaj znów próba nawiązania do mechanizmów emergencji, a więc tego, że inteligencja hegemonia, o której mówię i za którą jestem często krytykowany, bo wielu osobom wydaje się, że to nie jest czas, gdzieby inteligenci rządzili. Nie musi mieć formy bezpośredniego właśnie przymusu, politycznej kontroli bezpośredniej, ale właśnie może mieć przede wszystkim formy symbolicznej dominacji o charakterze emergentnym, czyli o narzucaniu pewnych ram gry społecznej, tworzonych przez inteligencję, które są przyjmowane i przetwarzane w różnych polach społecznych na różne inne formy i że inteligenci jako ta elita mogą wchodzić w bardzo różne gry, w szczególności polityczną, ekonomiczną i adaptować się do tych warunków, ale pozostają inteligentami, co będzie w szczególności potwierdzone czy też sprawdzone w momencie kolejnego istotnego kryzysu gospodarczego. Oby przyszedł jak najpóźniej, ale myślę, że będzie to bardzo ciekawy moment potwierdzający prawdziwość bądź też całkowitą fałszywość moich tez, za możliwość których przedstawienia bardzo Państwu dziękuję.